chciałbym być głosem wszystkich chorych. Chcę wam powiedzieć, jakie rady mogą was spotkać wtedy, kiedy spotkacie się z ciężką, a nawet momentami nieuleczalną chorobą. Otóż od początkowego wielkiego zainteresowania i po ogromnych wyrazach wsparcia, modlitwy i bliskości przyjdą bardzo konkretne rady, czego jeść, czego nie jeść. Zakażą wam jeść słodyczy, zupełnie. Będą mówili, że nowotwór żywi się węglowodanami. Jest coś na rzeczy, ale nie traktowałbym tego jakoś potwornie poważnie. Druga rzecz to zdrowa dieta, czyli bez tłuszczów i bez cukru, jeszcze nikomu nie zaszkodziła, oraz dużo witamin. Więc to jak najbardziej także polecam, ale moi kochani, nie dajmy się tym wszystkim złym prorokom zwariować, że czerwone mięso jest okropne. To nieprawda. Sami widzicie, że ja jem czerwonego mięsa bardzo dużo i nic się ze mną nie dzieje. Oczywiście trzeba na siebie dbać, starać się możliwie odstawić używki, ale naprawdę nie popadać w żaden jakiś kosmiczny obłęd, czyli nagle zacząć kompletnie przestawiać swoją dietę do góry nogami. Można jeść dokładnie wszystko, ale w rozsądnych wymiarach. Hitem internetu i hitem maili do mnie przychodzących są papryczki chili, które mają zabić nowotwór, witamina B17, która ma być wstrzykiwana albo w zastrzykach, albo aplikowana w kroplach. Ja przyznaję się, że złamałem się i mam witaminę B17 w kroplach i czasem ją biorę, a czasem wspomagam się także kroplami świętej siostry Hildegardy. I to są te rzeczy, na które poszedłem. Absolutnie nie chcę i nie życzę sobie żadnej diety Gersona. To jest dieta, która ma zagłodzić nowotwór. Ja się boję, bo widziałem, że niejednego pacjenta z mojego hospicjum zagłodziła wraz z nowotworem. Ona skutkuje tym, że na końcu zaproponują wam tak zwane ozdrowieńcze, o zgrozo, lewatywy, skawy. Moi Państwo, nie dajmy się zwariować. Należałoby zapytać, lewatywa z kawy, ale jakiej? Z mlekiem, czy rozpuszczalnej, czy może frappe? Przepraszam za uszczypliwość. Ostatnio dostałem też, za co jestem wdzięczny, bo to na pewno wynikało z dobroci serca. Otrzymałem pestki z Ameryki Południowej. To nie były pestki dyni, tylko to były pestki z arszenikiem, pestki moreli. Wolno taką pestkę zjeść jedną na dobę, ponieważ gdyby się zjadło więcej, no to choroba nowotworowa mogłaby skończyć się o wiele wcześniej niż przewiduje NFZ. Więc moi Państwo, dużo spokoju, naprawdę nie dajcie się zapędzić w kozi róg i oszaleć. Ani od jedzenia, ani od niejedzenia, ani od myślenia, ani od niemyślenia. Wasz nowotwór nie będzie się rozwijał, bo to, co my o nim myślimy, on naprawdę nie ma. Znaczy, to nie ma specjalnego wpływu. On niespecjalnie przejmuje się tym, co my o nim myślimy.